Siemano, w kolejnym vlogu. Chłopaki wyruszają siać kukurydzę, a ja wam zaprezentuję za chwilę nowy nabytek. Z wyposażenia dodatkowego dobraliśmy sobie przyłącze do tankowania zewnętrznego. Fajnie tu ułatwia tankowanie. Pompę posiadamy tutaj o wydajności 250 litrów na minutę. Belki mamy o szerokości 21 metrów. Fajnie to wszystko wygląda, jak jest podświetlone w nocy. Każdą dyszę pięknie widzimy, czy wypyskuje. Na komputerze ładnie pokazuje nam, ile mamy cieczy wypryskanej. W razie jakbyśmy nie dojrzeli na miarce, czy coś by się, nie daj Boże, stało z miarką. Wszystko mamy w komputerze fajnie pokazane. Opryskiwacz również posiada hamulce pneumatyczne dwuobwodowe. No i standardowo już rozwadniacz. Opryskiwacz jest na sterowniku z firmy Arak Bravo 400. Jest to na pełnej automatyce opryskiwacz. Sam rozłącza, załącza oprysk. Z nawigacją oczywiście. Wprowadzamy wydatek cieczy, jaki chcemy. Wybieramy dysze, jakimi pryskamy. No i to wszystko. Opryskiwacz trzyma stałe ciśnienie. No tutaj mamy pilota do koguta. Możemy go sobie wyłączać z kabiny. Tryb pracy mu zmieniać, żeby na polu nam cały czas nie mrugał, jak robimy oprysk. Włączamy go tylko na ulicę. No tutaj nam pokazuje, ile mamy obecnie cieczy. No i nam oblicza, jak pryskamy, ile nam zostaje, alarmuje nas, jak nam się kończy już ciecz.